Hej, kochani, witam Was w kolejnym vlogu. To już mamy następny dzień, jest sobota. Jedziemy właśnie do takiego sklepu Home Depot. Julianek sobie wymyślił, że kupimy ziemię, jakieś tam różne nasionka i będzie sadził w doniczce i będzie hodował. Tutaj na parapecie mamy taki duży parapet. Dostęp jest do światła i on myśli, że naprawdę mu coś wyrośnie. Cieszy się bardzo, także jedziemy. A potem jeszcze nie wiem, co będziemy robić, ale zabieramy Was ze sobą. Jestem już na miejscu. Julianek właśnie wynalazł z babcią takie fajne, fajny wózek w ogóle. Milanek oczywiście zadowolony. On jest szczęśliwy, jak może na czymś jeździć. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. O, proszę bardzo. Oto oni. Fajna zabawa. Idą. No i co? Idziemy prosto. Mamy dynię, mam różne rodzaje jakiś roślin. Zaraz tam wyjdziemy, zobaczymy, bo ja oczywiście uwielbiam patrzeć na takie rzeczy. Może sobie coś też wybiorę, nigdy nie wiadomo, czy coś mi nie wpadnie w oko. Kupiłeś za 10. A ja kupiłam za 10, ale trochę mniejszy i ładniejszy. Ja mam takie pomarańczowe, fajne z ciemniejszym środkiem. O, te ładne, fioletowe. Co to jest? Honeycomb się nazywa. Znaleźliśmy ziemię, którą akurat będzie nam się nadawała do sadzenia w domu. Także Julianek już tutaj sobie bierze. Wybierz sobie, którą chcesz. O. Super. Mamy jeden starczy, Julianek. Jedno. Jedno starczy. Tak, ile myślisz sadzić? Dużo? Idziemy dalej. Jesteśmy już w środku i stał się akcydent. Zobaczcie, co tu się stało. Zaczęli właśnie wybierać jakieś różne nasiona. I niestety jak się kręciło, to po prostu się jedna szaweczka wywróciła. I teraz kto musi sprzątać? Co tutaj znalazłeś? To jest kaktus, wiesz? Musisz uważać, bo jak dotkniesz, to możesz się dziobnąć w rączkę. Paluszek. A dotknij... No tak? Ostre? O, tutaj coś znaleźli. Co znaleźliście dobrego? Rzodkiewki? Siku. Siku znowu. Co to jest, Milanek? Powiedz mi. You grow up and then you get the young, young things. Like this young. Yeah, you can That's go up. How you get it. Patrz, jaki mądry jest, Milanek. Idziemy dalej. Go. Pokaż, co to jest. Cieńco. Cieńco? Tym się kroi? Tym it cut się... off wood. Oh, really? It can cut off wood. No, ja myślę. Trzeba ostrożnie. Idziemy, siku. Co kupiłeś? Co wziąłeś, co kupiłeś? Pokaż. Co to jest? Seller. Mamy seller. Spinac. Szpinak, dobrze. Milanek tam sobie odjeżdża. Co jeszcze mamy? Onion plant. Onion to jest, co to, jak po włosku? Nie wiem. Cebula. Cebulka, seler. Yeah. O, jeszcze mamy fajne kwiatuszki, tak się nazywają. Powinny być bardzo szybko, 7-10 dni. Powinny być. Fajnie? Cieszysz się? Tak. Dobra, idziemy do kasy. My jesteśmy teraz na sekcji halloweenowej. Zobaczcie, tego dużo jest.
włączamy różne rzeczy. O, tutaj też chyba świecą się pewnie oczy, tak? Świecą się oczy. O! Atak na Milanka. Ale Baba Jagę włączymy. Proszę bardzo. Oh, look at what we have here! I stopped it for my new spell! Canis Transformore! A tutaj Milanek byłem, zobacz jeszcze to. Jestem teraz w sklepie, który się nazywa Savers i to jest taki second hand. Tam można znaleźć różne rzeczy. Ej, ludzie są. O, ktoś jedzie. Stój, o, tutaj. Okej, okay, odsuńcie się. Poczekaj, bo jedzie pan Milanek Malizaka. To jest ten sklep Savers. Można tutaj dostać coś takiego naprawdę fajnego. Niektórzy właśnie oddają, donacje robią, jeżeli na przykład coś jest im potrzebne. Mr. Bear, no tak, faktycznie, taki duży misio. Podobnie do naszego. Także będziemy tutaj sobie szukać, patrzeć. Może coś znajdziemy. Julianek został tam już, wypatrzył sobie coś. Koszyki mamy na święta. Już tutaj mamy też jakieś ozdoby świąteczne na Christmas. Co, będziesz tutaj jadł? Dobrze, otwieramy. No, Julianek postanowił, że sobie to na głowę założy. New silly. Silly, silly goose. A tutaj co mamy? Z czekoladki coś oddał? No tego to jeszcze nie było. Mamy też różne ozdoby na święta amerykańskie. O nie, tylko tak to wygląda. Trying to trick me. Starodawne, zobaczcie, Christmas. Fajna ozdoba. Żeby postawić sobie. O, tu nawet melodyjka była, tylko oczywiście już nie działa. O, how cute is this? Mamy takiego Mikołaja. Też starodawny. Taca nawet jest, Mikołajowa. Cudowne te rzeczy. Takie starodawne, z dawna dawnego. Co ci się podoba? O, tu jest jakiś fajny Mikołajek też, Noel. Tak właśnie mieliśmy nazwać Julianka. Nie Julianka, Milanka, Noel. Przyjechaliśmy do Target i zaparkowałam. Jest przepiękny zachód słońca. Bardzo ładnie wygląda tutaj na niebie. Teraz wam pokażę. Rzadko tak się zdarza, żeby tak blisko właśnie widzieć ten zachód słońca i te kolorowe, fajne niebo. Oj, nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie, bo rozjaśnia mi aparat. No niestety, nie zobaczycie. Ale to właśnie jest tam. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było ciemniej. Idziemy właśnie do Target. Target to jest taki ulubiony mój sklep, niedaleko mnie, bardzo lubię do niego zachodzić, fajne rzeczy są i czuję się tam naprawdę bardzo fajnie, komfortowo, nie ma dużo ludzi, ciekawe jak dzisiaj będzie, ale uwielbiam ten sklep, zawsze jakieś są nowości. Teraz idziemy razem, Milanek sobie wziął, co sobie wziąłeś, lizaczka? Tak, takiego lizaczka weźmiemy ze sobą, mam nadzieję, że go zje, tam nie będzie gdzie go położyć. Kula tutaj jest, zawsze oni muszą doliczyć ją, spiąć się za, na nią. Co? Pomalowali, co? Na siwo. No, a było właśnie czerwone niestety. Mamy jesienne tutaj rzeczy. O, nawet taki mały elf, smurf, nie wiem co to jest. Malutkie dymie. Mamy tutaj jesień. Ozdoby, tutaj zawsze na froncie są takie wyjścia. I zawsze jakieś sezonowe rzeczy tutaj są. Bardzo tanie można je kupić. Mamy różne paluszki, ten też taki bardzo fajny. Mamy takie dynie. Kolorowe, różne rodzaje. Ozdoby do kuchni, wszystko jest.
Julianek tutaj zauważył, że apple cider jest. Że bierze ze sobą oczywiście. Są takie mniejsze, są większe, no ale my oczywiście robimy taki wielki. Ja chyba sobie zrobię taki gorący, a pewnie oni będą robili zimne. Okej, okay, idziemy. Gdzie to jest dziwoga? Prosto chyba. Chodzimy, szukamy w ogóle przymierzalni, nie możemy znaleźć. Obchodzimy sobie tutaj naokoło i nie widzimy. O, tam jest, w ogóle zrobili tam w rogu. Mamy fajne buty kolorowe. Nie? Mi się podobają samej te buciki. Oni tam już są. Julianek, tam na prawo idziemy. Tam są takie wielkie przymierzalnie, także my się tutaj wszyscy zmieścimy do niej. Przyszliśmy do sekcji halloweenowej w Target i uwielbiam tą sekcję. Tutaj jest takich różnych fajnych rzeczy ciekawych. Zawsze można coś tutaj znaleźć. I zobaczcie, na przykład mamy taki fajny stół. Jak wygląda konsola. Podoba mi się bardzo, tylko nie mam gdzie postawić. Mamy też ozdoby różne na święta halloweenowe i nie tylko, tak samo i Thanksgiving. A tu mamy poduszki z spiders. Tu też takie fajne są dynie. Zobaczcie, ze sweterkowego materiału. Chunk Rest Chicken. O, tutaj sobie wziąłem takie coś. Bardzo mi się spodobało. Mamy trzy czekoladki. Janek mówi, że ten youtuber, co ona ogląda, to on właśnie robi te czekolady. To mamy fajne bebek. I co to jest? O, jakie wielkie. Ojej, jakie wielkie jagody. Tu mamy też salami. I serek bardzo ostry. Janek tutaj sobie zachciał takie cereal apple, co sobie widzieliście. Zobaczcie, kochani, co ja kupiłam. Tutaj mamy podgrzewacz do wosku. Ja nigdy nie miałam takiego podgrzewacza i tak sobie właśnie chodziłam po sklepie i postanowiłam, że wypróbuję, zobaczę, jak to wszystko działa. Także to jest nasz podgrzewacz, tak on wygląda. To jest w sumie takie troszeczkę niebieskie, a tutaj wydaje się siwe. I ma, ojejku. I mamy jeszcze essential oils kupiłam, czyli olejek, peppermint, miętowy. A do tego urządzenia kupiłam też wosk, który jest lawendowy, także bardzo naturalny. I postanowiłam, że wypróbuję. Najwyżej mi się nie spodoba, nie będę używać, ale trzeba wypróbować wszystko, co nam padnie w oko. No żartuję oczywiście, to jest takie z przymrużenia okiem. Pomożesz mi, Julianek, tutaj otworzyć? Julianek właśnie jest ze mną. Pomoże mi tutaj otworzyć to wszystko i wyjąć. Ciekawe, czy będzie fajne, czy nie. Jak myślisz, Julianek, fajne będzie? Tak. Julianek powiedział, że u niego nauczycielka w klasie też ma coś takiego. I czasami sobie właśnie używają i włączają. O, niebieski, zobaczcie, bardzo fajny. Taki kontemporary. Podoba mi się bardzo. I tak, tutaj wkładamy to. Ok, i tutaj trzeba podłączyć do gniazdka. Możesz to otworzyć? Ale fajnie to wygląda. Julianek bardzo się ucieszył, jak to przywiozłam, bo mówi, że właśnie w szkole mam coś takiego podobnego. I zadowolony był. O, właśnie, to tak to wygląda. Już to nie jest niebieskie. Myślałam, że to będzie tak takie niebieskie, a zrobiło się siwe w sumie. No nic, spróbujemy. Wyjmuj tutaj. Wyjmiemy. I co, chyba trzeba tak na takie mniejsze kawałeczki, co? O, jeden kawałeczek może włożymy. Wygląda jak czekolada. I będziemy czekać, aż się rozpuści. I co teraz na rączkach masz wax, ale to nic. Będziemy czekać, aż się rozpuści, zobaczymy. Tam wam opinię, ale wygląda fajnie w sumie.
Jeszcze kupiłam przepiękny kubeczek. Tak właśnie wygląda, tak się prezentuje. Mamy tutaj podstawkę, mamy tutaj taką dyniową filiżankę i nawet jest do tego piękne, ale to piękna łyżeczka. Bardzo mi się podoba i w ogóle to nie było takie drogie. Kosztowało 12,99, ale herbatka będzie w tym smakowała naprawdę wyśmienicie. Zobaczcie, jakie te detale są wykonane pięknie. No coś cudownego, bardzo mi się podoba. Jestem już w domku. Julianek sobie zażyczył, żebym zrobiła mu ciasteczka cukrowe, także zrobiłam już w Thermomixie sobie ciasto. O, proszę bardzo, ciasto już jest, także za chwilę będę wykładać na deskę i będziemy rolować i wycinać ciasteczka. Julianek i Milanek są bardzo excited, także zaczynamy. Nie, co ty chcesz tam wody wlać? A, żartujesz tylko sobie, okej, już myślałam, że będą cyrki. Mamy też ramki, także wszystko mamy, co potrzeba. Posypujemy blat tutaj no, troszkę. To do it. No to rób, kochanie, rób. No, Milanek, zaczynaj. O tak, bardzo dobrze. We're making pizza. No czekaj, bliżej przesunę do ciebie. Okej, okay. Tylko trochę dalej. Żeby... Are we making pizza? No robimy teraz nie pizzę, tylko ciasteczka. No bardzo ładnie ci wychodzi. Masz dużo siły. Okay, ej, stop. O, poczekaj, flower. Coś się stało. Mocie, like right there, yeah. Push it, don't take it out. Push it, just do that. Come on, harder. Okay, good. Wait. Push it. Take it out. Julianek, jak oceniasz ciasteczkę? Tak. Dobra, ile ma być gwiazdek? 5. Wyszły nam. A Milanek powiedział, że sam będzie tutaj robił ciasteczka z modeliny. Także widzicie, pomysł dało mu i teraz robi swoje ciasteczka. Making what? Drink. Do picia coś? Ale masz pomysł. Kawę robisz? Mhm. Ciasteczka wyszły idealnie. Czekamy na następną porcję, ale naprawdę są pyszne. Słodziutkie oczywiście, tylko nie za słodkie. I mamy tutaj na przykład pumpkina. Bardzo fajny przepis z Thermomixa. Chyba było sugar cookies, taka nazwa była tych ciasteczek. Bardzo dobre. Nasze ciasteczka wyglądają tak, bardzo ładnie. Mamy listki, dynie, a też listeczki. Nie będę dawała dzieciaczkom, ale pachnące, takie pachnące rączki. Będę dawała właśnie dzieciaczkom teraz winogrona, będę je myć i powoli będę się z Wami żegnała. W sumie to już się mogę z Wami pożegnać, bo tutaj po prostu będziemy się już przygotowywać do spania, jeszcze zjemy sobie kolację, coś tam sobie porobimy i będziemy się już kładli spać. Także dziękuję Wam, kochani, że byliście ze mną. Postawcie kciuka w górę, jeśli podobał Wam się mój film i zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem. Buziaczki, pa, pa, pa.